nieustającej energii. Życzy Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych do pracy ciągłej i rezerwowej. www.fogo.pl. Witajcie z Przemyśla. Lokalizacja ta jest nieprzypadkowa, ponieważ razem z ekipą Fogo Futsal Ekstraklasy postanowiliśmy przybliżyć historię trzech nowych Beniaminków. Na początek Eurobus Futsal Przemyśl i ich ekspresowa droga do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaczęło się to od drugiej ligi makroregionalnej. Później był awans do pierwszej, w której byliśmy Beniaminkiem i chcieliśmy po prostu się jak najlepiej do tej pierwszej ligi przygotować. Byliśmy Beniaminkiem w pierwszej lidze i celowaliśmy na początku w górną połówkę tabeli, ale po pierwszej rundzie zajmowaliśmy pozycję lidera, więc można powiedzieć w tej przerwie zimowej doszliśmy do wniosku, że jeśli mamy to pierwsze miejsce, to będziemy chcieli zaatakować Ekstraklasę. No i finalnie zrealizowaliśmy ten cel. Przed sezonem nikt się tego nie spodziewał, a na koniec wielka radość z naszej strony i jesteśmy w Fogo Futsal Ekstraklasie. W każdej z lig chcieliśmy się utrzymać. Chcieliśmy się utrzymać i tak będzie w Ekstraklasie, ale teraz będziemy chcieli się utrzymać naprawdę. A tak faktycznie rok po roku awansowaliśmy. Fajna przygoda, muszę powiedzieć, że fajna przygoda. Wszyscy się tego cieszą. My jesteśmy stosunkowo niewielkim miastem, miastem średnim, gdzieś na południowym wschodzie Polski, 60 tysięcy mieszkańców. Miasto najstarsze na Podkarpaciu, obdarzone wieloma zabytkami. Będzie mieszkańców cieszyło, kiedy będą mogli oglądać swoją drużynę w rywalizacji z takimi zespołami jak chociażby Legia Warszawa czy Widzew Łódź. To na pewno ogromne wydarzenie w naszym mieście, stąd jakby tak, to niezaprzeczalnie ogromna promocja i ogromna radość dla wszystkich mieszkańców. Zaczęliśmy okres przygotowawczy jako jedni z pierwszych w tej lidze i chcemy się jak najlepiej przygotować i być w każdym meczu przygotowanym do tej walki o jak największą ilość punktów. Jesteśmy cały czas na hali i robimy wszystko, żeby się skupić tylko tutaj. Na fali tej popularności, jeśli chodzi o futsal Przemyślu, będziemy chcieli również popracować z młodzieżą, więc chcemy też, żeby ten futsal rozwijał się nie tylko jeśli chodzi o zespół seniorów, ale zaangażować chcemy też tutaj grupy młodzieżowe. Czy w Przemyślu, czy na Podkarpaciu nigdy Ekstraklasy nie było i tak my krok po kroku udało nam się to osiągnąć i to myślę, że dla niektórych też będzie fajnie przyjść pooglądać, bo kibiców mamy super i myślę, że hala będzie co mecz pełna. Dla nas każdy mecz tak naprawdę będzie świętem, jeśli chodzi tutaj o futsal Przemyślu. W każdym meczu w pierwszej lidze to była naprawdę pełna hala. Mogliśmy się przekonać o tym nawet w meczach pucharowych z Widzewem czy z Konstraktem Lubawa, że akurat na kibiców tutaj możemy liczyć jak najbardziej. Na pewno pierwszą, taką najważniejszą potrzebą w tej chwili jest budowa obiektu sportowego, obiektu widowiskowo-sportowego na miarę i na potrzeby mieszkańców. Mówimy tutaj o obiekcie, który pomieści około 3 tysięcy kibiców, bo jeżeli mamy drużynę ekstraklasową, jaką jest Eurobus, ale mamy też bardzo mocno aspirującą drużynę koszykówki czy piłki ręcznej, to taka hala jest niezbędna do tego, żeby utrzymać pewien poziom gry, ale też, żeby kibice mogli w godnych, komfortowych warunkach swojej drużynie kibicować. Jest to przede wszystkim reklama naszego pięknego, zabytkowego, starego miasta. No i przede wszystkim mamy nadzieję na dużo
emocji. No i liczymy na jak najlepszy występ drużyny futsalu Eurobus w Ekstraklasie. Tanio skóry nie będziemy sprzedawać, to już dzisiaj ostrzegam wszystkie kluby, które do nas przyjadą, ale tak naprawdę będziemy chcieli się tutaj zaprezentować z dobrej strony, a przede wszystkim utrzymać pierwszy rok w lidze, a później się okaże. Myślę, że na pewno nie jeden zespół zaskoczymy w tej lidze i będziemy do tego dążyć, żeby nie płacić o 3 punkty. Wiemy, że oczywiście różnica w poziomie między pierwszą ligą a Ekstraklasą jest ogromna, ale każdemu zespołowi będziemy starać się napsuć sporo krwi i mam nadzieję, że kilka niespodzianek zdołamy sprawić. Zapraszamy na mecze Fogo Futsal Ekstraklasy w Przemyślu. Będzie się działo.